Co ja mówię? A, dobra. Sprzątanie nie wychodzi mi najlepiej, więc może zabiorę się za gotowanie. Dzisiaj u mnie znajomi i przygotuję kolację w stylu greckim. Mamy takie zawody, że robimy sobie kolacje tematyczne, więc ja dzisiaj przyjmuję ich absolutnie po grecku. Postawiłem na faszerowane papryki, zrobię klasykę, ale troszkę ją złamię. Złamię dlatego, że choć jesteśmy w Grecji, to użyję składnika, który pochodzi z Cypru. Nie będziemy się na nim rozwodzić dokładnie, jaka jest jego historia, ale ser halloumi jest tak samo szanowany w Grecji, jak i na Cyprze. I zrobimy sobie papryki faszerowane serem halloumi, kaszą i pieczonym bakłażanem. Prosty, szybki przepis. Kasza ugotowana może być kasza z dnia poprzedniego, spokojnie. Może być gryczana, jęczmienna, jaglana, ale może być też ryż. Ja mam jęczmienną, bo mi została. 100 rebeczki, więc ją użyję. Żeby nie było tak, że ich przyjmuję na biednie, no to zrobiłem orzeszki pistacjowe. Pomidory i ser halloumi. Ser halloumi dobry, jak to moja córka mówi, piszczący serek. Ale piszczący jest wtedy, kiedy się go dopiero przesmaży. Dopiero przysmażony albo zgrillowany, podgrzany, kiedy dostanie temperatury, jest lepszy. I to podgrzanie naprawdę może odchodzić na zwykłej patelni. Smażony jest dużo, dużo lepszy. Dlatego też taki ser przed pokrojeniem, przed dodaniem do farszu, każdy plaster przesmaży. Pokrojony na grubość około 1 cm do 1,5 maksymalnie, odrobina oleju. Nie za dużo. Układamy plaster jedno obok drugiego i smażymy. Pamiętajcie, żeby nie przewracać tego sera zbyt szybko. On przez chwilę puszcza odrobinę serwatki. Nie ma co panikować. Trzymajcie go do momentu, aż ładnie się skarmelizuje. Czyli kładziemy, czekamy, przewracamy raz. A dobrze. Bakłażan upieczony, tak jak ja go lubię piec, czyli tak, żeby był w środku mięciutki, ale jest ciągle wodnisty, trzeba go odparować. Tak naprawdę upiekłem go tylko po to, żeby uzyskać tę oto skórkę, ale również przypiec tę skórkę. To jeden z niewielu przypadków, kiedy użyję zarówno miąższu, jak i skóry. Skóry, która jest twarda, ale skóra doskonale pachnie. Tę skórę, żeby była w ogóle jadalna, trzeba bardzo drobno pokroić, bo też mogę pozbyć się na razie miąższu. Jeżeli ją posiekamy drobno, to będzie cudowną przyprawą. Zresztą to jest ten element, który charakteryzuje kuchnię grecką. Mnóstwo rzeczy zgrillowanych przecież, przypieczonych, które ładnie pachną. Takie jest ich zadanie. Zobaczcie, odparowała serwatka, co widać jeszcze po białych plamach. Ale ten kolor to jest dobry kolor. Zmniejszam ogień, kiedy już troszkę się podsuszyły. I przekładamy na drugą stronę. Pilnuję cały czas sera, żeby go nie przypalić, a teraz siekamy skórę. Pieczenie bakłażana z kolei, o czym warto wspomnieć, to bardzo prosta rzecz i też wielokrotnie o tym mówiliśmy. Przecinamy na pół, później delikatnie nacinamy troszeczkę tylko oliwy, naprawdę odrobina tego tłuszczu, soli do piekarnika, 180 stopni i nawet czas nie jest ważny. Ważne jest tylko to, jak on wygląda. Przy pieczeniu bakłażana najważniejszy jest aromat. Jak zaczyna w kuchni mocno pachnieć, możecie wyciągać. Pachnieć zaczyna serek. Tak jak przypieczony bakłażan, taki przypieczony halloumi, zewnątrz przypieczony, a w środku mięciutki. I teraz dopiero też piszczy. Wy tego nie usłyszycie, ale naprawdę doskonale smakuje. Ostudzę go. Nie pokroję takiego gorącego. Teraz dopiero, kiedy mam pewność, że skóra jest przypieczona i posiekana, siekam to wszystko razem z miąższem. Wrzucamy to wszystko na patelnię, na której przed chwilą smażyliśmy ser halloumi. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby to dodatkowo aromatyzować, tylko trochę odparować. Więc mały ogień i przez chwilę tego bakłażana jeszcze podgrzewamy, żeby pozbyć się nadmiaru wody. Ta woda nie jest mi potrzebna w farszu. Kolejne składniki. Arcyproste. Czosnek. Drobno siekany. Do bakłażana też, żeby odparowała, bo być może zawiera jeszcze trochę wody, kasza. Jeżeli jest ugotowana w wodzie, zwykłej wodzie, to warto też ją odparować, więc na tej samej patelni razem z bakłażanem niech to się wszystko jeszcze dobrze podgrzeje. Takie danka uwielbiam. Jedna patelnia i zaraz będzie wszystko gotowe. Teraz też mogę pokroić ser halloumi, ale ser halloumi kroję w nieco grubszą kostkę, tak żeby tę kostkę później w farszu było widać. To jeszcze do tego, ale nie będziemy się bawić w kruszenie, damy całe orzeszki pistacjowe, będą ładnie wyglądały. Zresztą idea faszerowania tej papryki jest taka, żeby zrobić farsz, który będzie swego rodzaju sałatką. Suszony pomidor, właśnie. Trochę oliwy do środka, a tutaj kilka suszonych pomidorów. Pokroimy drobniej, w grubą kostkę, podobną do tej, w jaką pokroiłem ser halloumi.
Teraz już farsz trzeba nieco przestudzić, tak żebym mógł dodać kolejne składniki. Zdejmujemy z patelni. Chcę dodać tutaj oprócz tych wszystkich składników również ziółko, tym razem mięta. Zamiast bazylii, którą uwielbiam, zamiast kolendry, którą kocham, świeża mięta. Moim zdaniem idealnie się tutaj nadaje. A jeżeli mielibyście ochotę na nieco więcej przepisów greckich, mamy całą playlistę. Gdzieś tu chyba. Kliknijcie. Ten i wiele, wiele innych. Mięta grubo pokrojona, żeby nie za drobno, żeby była ładnie widoczna później w gotowym farszu. I mam wrażenie, że już przestygł na tyle, że możemy tutaj dodać. Dodając wszystkie te składniki z wyjątkiem mięty, od razu go przestudzimy, czyli ser, pomidory, orzechy. Skórka. Cyk. I odrobina soku, nic więcej. Sól, pieprz. Ach, z solą uważajcie, bo ser już jest słony. Ciepłe składniki, wymieszane wszystkie w tym farszu. I choć znajdziecie na naszej playliście prawdopodobnie wiele przepisów na ser halloumi, czy na w ogóle znajdziecie mnóstwo przepisów na papryki faszerowane i zapiekane serem halloumi, to absolutnie polecam jedną rzecz. I to zapamiętajcie. Ser halloumi jest dobry wtedy, kiedy jest zgrillowany albo smażony. Najlepiej a la minut i od razu podany. Czyli jeżeli chcecie zrobić papryki z serem halloumi, faszerowane, to zróbcie sobie papryki, a ser halloumi dopiero na końcu połóżcie na górę jako element dekoracji, bo wtedy on będzie naprawdę dobry. Albo teraz zejście na miskę, wcześniej go zgrillujcie, podsmażcie i dodajcie taki do farszu. Tym razem umyte papryki kroimy nie tak jak zazwyczaj. Zostawić ogonki, bo będą ładne, a pozbyć się tylko miąższu i pestek. Przepraszam, tych białych części i pestek. Gniazd nasiennych. To, co koniecznie trzeba zrobić przed nafaszerowaniem papryk, to je od razu doprawić. Sól i odrobina pieprzu, nic więcej. Papryka też nie może być taka w połowie dobra, więc albo jest rozgotowana i zmiksowana, albo jest chrupiąca, jak ją Pan Bóg stworzył. Tego się trzymajmy, dlatego też ta papryka w piecu rzeczywiście będzie bardzo, bardzo krótko, co sugeruje, że możemy od razu nadziać je przygotowanym farszem, żeby się podgrzał, żeby złapał temperatury, i żeby ser tutaj również delikatnie zaczął z powrotem piszczeć. Oliwka. Nie żałujcie farszu. On się pięknie zapiecze. Kasza z bakłażanem stworzą tutaj delikatną skorupkę. Ponieważ będziemy to piekli w dosyć wysokiej temperaturce, to tego farszu zdecydowanie więcej. 20 minut to czas, wydaje mi się, minimalny, który jest potrzebny do tego, żeby te papryki w 180 stopniach się upiekły. Pamiętajcie, upiekły, ale były chrupiące. W zasadzie tylko podgrzały, przypiekły z zewnątrz. To może jednak zmienimy recepturę. 210. Warunek jest jeden. Oj! Piekarnik musi być wcześniej nagrzany, czyli super gorący i wtedy dopiero zaczynacie liczyć czas, bo w innym przypadku nie ma to kompletnie żadnego sensu. Dobra, chałupka ogarnięta, papryki zaraz będą, ale postanowiłem zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby wykorzystać wszystko to, co zostało konkretnie tą minimalną ilość mięty. Dobrym pomysłem na to, żeby takie danie ożywić przed podaniem samym na stół, jest zrobić sobie dressing, sos, coś, czym można to polać. Dokładnie te same składniki, których przed chwilą używaliśmy, nieco szybszy proces przygotowania. Siekamy miętę. Oliwa, najlepiej ta z suszonych pomidorów, bo ładnie pachnie. Nie za dużo. Mięta. Do środeczka. Troszkę pieprzu, dosłownie odrobinka soli i sok z cytryny. Tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Chodzi tylko o to, żeby polać te papryczki świeżą miętą na samym końcu, przed podaniem. Temperatura piekarnika nieco inna niż jak wkładaliśmy. Troszkę ją zmniejszyłem, ponieważ farsz bardzo szybko się rumienił. Pamiętajcie, żeby włączyć jednak termoobieg na samym początku, a nie grzałki. No i przykryłem też po tym wstępnym podpieczeniu delikatnie folią. Tak, żeby doszła papryka z zewnątrz, ale farsz już mocniej się nie rumienił, bo rzeczywiście wygląda zacnie. I to jest jedzenie, które ja lubię. I to jest jedzenie w stylu greckim, które toleruję. Czyli chrupiąca jeszcze, ciepła, przypieczona delikatnie papryka. Przypieczony również farsz, pachnący i piszczący serek halloumi. Na końcu sos. Pomidory koktajlowe dodaję, bo mam, ale wcale nie musicie ich używać. Przyjmuję gości, więc musi być elegancko i zacnie. I tak też będzie. Prosta, szybka. Taka jest kuchnia grecka. Jeżeli macie
inny pomysł na faszerowane papryki, napiszcie. Chętnie go przetestuję, skomentuję, a wy wymieńcie się w zamian swoimi komentarzami odnośnie tego przepisu, jeżeli go zrobicie. Pamiętajcie, subskrybujcie, poniedziałki, środy, piątki, spotykacie się z nami tutaj na tym kanale. Do zobaczenia.